10 dziwnych nazw samochodów. Citroën C0, miejski samochód elektryczny marki Citroën, napędzany energią elektryczną. Został on opracowany we współpracy z Mitsubishi i to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ w trakcie II wojny światowej firma ta produkowała samoloty Mitsubishi A6M0. Citroën C0, Mitsubishi A6M0. A w samolotach Mitsubishi A6M0 latali kamikadze, którzy wykorzystywali owe samoloty do samobójczych ataków i większości osób znających historię właśnie ta nazwa C0 kojarzy się właśnie z samobójczymi samolotami. Citroën Nemo, samochód osobowy, dostawczy, klasy aut miejskich produkowany przez francuską markę Peugeot razem z Peugeotem i Fiatem w latach 2007-2017. Citroën Nemo zdobył tytuł samochodu dostawczego roku. Skąd nazwa Nemo? Mściciel Nemo, nieustraszony podróżnik, wojownik o wolność, wielki wynalazca i bohater wspaniałych książek Verna, 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi czy tajemnicza wyspa. To literacka uczta i wspaniała przygoda dla wyobraźni. Pierwowzorem bohatera ma być Polak arystokrata i były powstaniec, który zatapia m.in. rosyjskie okręty. Mściciel, bezlitosny dla wrogów, zabija w mgnieniu oka. Ale Nemo ma też kilka znaczeń w innych językach, na przykład nikt. Peugeot Beeper. Samochód osobowo-dostawczy klasy aut miejskich produkowany przez francuską markę Peugeot razem z Citroenem i Fiatem w latach 2007-2017. Beeper po chorwacku to samolot bezzałogowy, ale Beeper kojarzy się głównie ze strusiem pędzi wiatrem. Peugeot bébé. W wielu językach świata to słowo odnosi się do małych dzieci. Po francusku bébé to niemowlę, w języku basków to kochanie, po serbsku będą to dzieci. Peugeot bébé nie był może jakimś największym autem świata, ale aż takim dziecinnym również nie. Peugeot 908 HDi FAP. Prototypowy samochód wyścigowy przygotowany specjalnie do uczestnictwa w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Model 908 napędza jednostka wysokoprężna dwucylindrowa w układzie V. Rozwija ona moc 700 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 1200 Nm. Prędkość maksymalna i przyspieszenie nie są znane. Ktoś w Peugeot nie przemyślał dobrze, co robi, dodając do HDi jeszcze FAP. Ta nazwa wzbudziła wiele rozbawienia w świecie anglojęzycznym i nie bez powodu. FAP to po prostu masturbacja, a słowo robi zawrotną karierę co jakiś czas. Ostatnio podczas wycieku prywatnych, rozebranych zdjęć aktorek, celebrytek, takich jak Emma Watson, Miley Cyrus, Kim Kardashian i cała masa innych. Renault Le Car. Właściwie jest to Renault 5, czyli samochód osobowy segmentu B produkowany przez francuską firmę Renault od 1972 roku. W plebiscycie na europejski samochód roku 73 samochód zajął drugie miejsce. Na rynku północnoamerykańskim pojazd zadebiutował w 76 roku pod nazwą Le Car. Pojazd reklamowany był w Stanach Zjednoczonych jako najlepiej sprzedający się samochód w Europie, który zadowolił miliony klientów.
Co zrobić, kiedy wprowadzasz na rynek samochód, który nie powinien mieć numeru w nazwie? Przed takim dylematem stanęła firma Renault, wprowadzając swoje Renault Sync do USA. Sync to oczywiście 5 po francusku. Długo myślano nad rozwiązaniem i przedobrzono. Le Car to zbitka francusko-angielska, która w Stanach wywołała raczej rozbawienie niż skojarzenia z samochodem. Wyobraźmy sobie, jakby to brzmiało w Polsce. Renault Le Samochód. No super. Dacia Duster. Samochód osobowy typu SUV klasy kompaktowej, produkowany pod rumuńską marką Dacia od 2010 roku. Od 2017 roku produkowana jest druga generacja modelu. Duster to po angielsku prochowiec, czyli rodzaj płaszcza letniego, najczęściej w jasnych kolorach. Ale na przykład w bengalskim oznacza to bezbożni, a po niemiecku, gdyby dodać umlaut, coś mrocznego bądź ponurego. W języku urdu jest to kurz. Nie bez powodu w niektórych krajach Dacia Duster spotykamy pod innymi nazwami. Warto wspomnieć, że jest również samochód Renault Duster. Rolls-Royce Silver Mist. Samochód osobowy klasy aut luksusowych produkowany przez brytyjską markę. Do napędu używano silników V8. W plebiscycie na europejski samochód roku samochód zajął drugie miejsce. Niegdyś w Niemczech stało się głośno o tym aucie właśnie za sprawą nazwy, a wszystko przez to, że ostatni człon, czyli Mist, w języku naszych sąsiadów oznacza kupę. Zatem luksusowy samochód można było określić jako srebrna kupa i z tego względu zmieniono nazwę samochodu na Silver Shadow. Daihatsu Naked. Samochód osobowy typu K-Car produkowany przez japońską firmę w latach 2000-2004. Dostępny jako 5-drzwiowy hatchback. Do napędu używano silnika R3 o pojemności 0,7 litra. Moc przenoszona była na oś przednią poprzez 5-biegową manualną lub 4-biegową automatyczną skrzynię biegów. Szczególnie niefortunnie nazwać samochód angielskim wyrazem. W końcu trzeba się liczyć z tym, że będzie ona rozumiana przez bardzo wiele osób. Naked oznacza nagość. A o co chodziło producentom? Ja nie wiem. Isuzu Bighorn Plaisir Long. Samochód terenowy produkowany przez firmę Isuzu w latach 1983-2002. W Europie znany jest pod nazwą Tropper, jednakże na japońskich drogach możemy zobaczyć go pod nazwą Bighorn Plaisir Long, co oznacza długą przyjemność z owcą kanadyjską. W końcu Bighorn to owca kanadyjska, Plaisir oznacza przyjemność w języku francuskim, a Long to nic innego jak długo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i dajcie znać w komentarzu, czy są jakieś inne samochody z dziwnymi nazwami, które znacie. Podzielcie się swoją wiedzą. Ponadto zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.